Hej wszystkim, z Jedranka Wola. Dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem Demon Slayera i przepraszam za opóźnienie, ale wczoraj nie czułam się najlepiej i liczyłam, że dzisiaj będę się czuła lepiej, ale nie czuję się lepiej, więc... Ale widziałam wczoraj zorzę, więc wam podrzucam. Niestety zdjęcia w słabej jakości, więc... Ale ładne. Mimo wszystko, że rozpikselowane to ładne. Docencie. Tym strasznie dużo wczoraj zorza była. Dobra, nieważne. Zobaczmy odcinek. Kiedy my wreszcie dostaniemy backstory? Ja przepraszam bardzo, ja na to czekam. Są te kunaje, które są nasączone, dobrze pamiętam? Pamięć złotej rybki. Właśnie, skończyło się na tym, że Tanjiro... Bła, o. I opening. Zastanawia mnie też jedno. Dlaczego cały czas Uzui porównywał się do Rengoku we wcześniejszych odcinkach? I tak wiem, to nie jest grup Rengoku, ale są dwie zupełnie różne osobowości, więc... Jak ja zazdroszczę ludziom, którzy wierzą w to, że po śmierci się spotkają ze wszystkimi, którzy już zmarli. Naprawdę. Nie myśli o nich. Nie. Kurwa, co za pytanie. Dobrze, że jesteś ładna. No dobrze, jesteś piękny, ale... Nie ciekawi mnie twoja historia. Możemy wrócić do walki. No ja jestem osobą, która nie wierzy w życie pozagrobowe, więc... Fajnie, że on ma motto, że będzie żył za innych też. Ach, ten romantyk. Ale to jest ten płatek, oddaj jej. Zresztą nie pamiętam, która ma jakie imię, ale ta, która wygląda jak Akali, ma najzdrowszą relację z nim. Przynajmniej tak to wygląda. To jest szóstka. Dlaczego oni o tym ciągle zapominają? Odepchnął go. No piękna scena. Powtarzam. On ciągle im mówił, że ich życie jest najważniejsze. Więc w momencie, kiedy one są zagrożone i jemu coś kuźwa może przeskoczyć i już nie będzie tak skupiony, jak był. Dlatego nie lubię, jak ktoś się wpierdala w walkę. Maszki krótko żyją. Nadal nie rozumiem, jak działa tutaj przejście na emeryturę. Ale nie wydaje mi się, że któraś z jego żon umarła teraz. Bo niby staruszek jest na emeryturze. Ojciec Rengoku tak samo. Że ojciec Rengoku. Głowa rodu Rengoku.
Świnia i Zenitsu walczą z Daki, tak? Słońce, przydałeś się i to bardzo wcześniej. Sam walczyłeś z Daki, dopóki nie przeciążyłeś się. Ale nadal się ruszasz. To jest po prostu... Nie używaj tego, bo umrzesz. No, dziękuję. Już się bałam, że popłyniesz. Jak? Jakim cudem on to... Co? No właśnie. I mniej obciążające. No z tym trochę smutek, że ten typek, który jest w retrospekcjach, który się posługiwał tańcem ognia, to nie jest ojciec Tanjiro. Co? Tanjiro umrze, mech. Uzui umrze, mech. Świnia jest zagrożona. To jest najlepsza postać w tym anime. Po prostu jest najlepsza. Dobra, Zenitsu też jest zagrożony, więc... Śpi, to dlatego. Osłonił się tymi. Fujka! Nie jest to tak obrzydliwe, jak ten demon od pociągu miał. On jest creepy, jak uj. Zabierz ją stamtąd. Boże, piękna scena. Okej, okay, idź, 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 bo przeszkadzasz. Pomogłaś, fajnie było za tobą. Dlatego nie lubię pobocznych postaci, bo je trzeba chronić. Hmm.
Żeby głośniej krzyczeć. Pokaż. W poprzednim odcinku narzekałam, że świnia nic nie pokazał, więc... Kocham to, że mogą sobie zaufać. Po prostu świnia leci na pałę i wie, że chłopaki go osłonią. Zenitsu w ostatnich odcinkach taki. Ma od tego kolegów. To jest idealny nóż do mięsa. Polecam zabrać głowę daleko, żeby się nie przyczepiła z powrotem. Zenitsu, leć po głowę. O. Wiecie, z czym mi się skojarzyła ta scena? Aż tak daleko się odsunęli. Ugryź go. Znaczy nie gryź go, ale fryzurę jej popsułeś. Powiedzcie mi, że to była jakaś wizja, że to się nie stało, czy... Wuzuś stracił rękę. Świnie mi przebili. Zenitsu pewnie też teraz zaraz oberwie. Okej, dzięki bardzo za oglądanie, zapraszam do pozostałych serii, subskrypcji, komentarzy i trzymajcie się.